Cześć, witam na kanale Gamer na Rybach, ja jestem Tachowy. Zapraszam Was dziś na materiał z przygotowania hodowli dendrobeny, czyli czerwonego robaka. Tegoż czerwonego robaka będziemy przenosić do 25-litrowego zbiornika. Mam przygotowane trochę żarła dla robaków, mam przygotowany zbiornik 25 litrów, trochę kartonu w postaci zwykłych białych kartek z drukarki do wyłożenia na dno. Delikatna podsypka ziemi, ewentualnie może jakiegoś kamyszka, jeśli znajdę kamyki kwiatowe, bo takie chyba mam. Wyłożymy to na dno, żeby jakby zrobić przestrzeń między dnem a dalszą ziemią dla robaka w celu lepszego dolotu powietrza, ponieważ wczoraj przygotowałem już otwory. Zaraz Wam nawet pokażę te otwory, żeby nie poniszczyć sobie pudełka. Otworki robione na gorąco. Zbiorniczek i mamy zarówno w dnie, jak i w bokach z tej strony porobione otwory na powietrze, żeby ten przepływ tego powietrza w tym zbiorniku był jak najlepszy. Oczywiście celuloza, czyli główny składnik do rozmnażania czerwonego robaka. Celuloza w postaci tychże białych kartek i namoczonych kartonów. W tym przypadku są to pojemniki po jajkach. Najłatwiej dostępne w domu, jeśli ktoś chce założyć taką hodowlę, myślę, że najszybciej taki karton znajdziecie. A dwa, jeśli chodzi o żarełko dla robaków, to też zakres oszczędnościowy, chociażby na śmieciach, no bo bio produkujemy wszyscy obierki po jajkach, po jabłkach, obierki po ziemniakach czy innych warzywach, to wszystko te robaki jedzą, z tego co mi wiadomo, może poza cytrusami, bo nie są one raczej pożądane. No i ewentualnie ziemia standardowa, kwiatowa, kupiona w markecie ogrodniczo-budowlanym. Z tym, że warto pamiętać, żeby ta ziemia, może to pH jednak miała jakieś stosunkowo niskie, jakieś zerowe. Tak jak przeglądałem wiele materiałów, których jest pełno na internecie z zakładania tej hodowli, takie wnioski gdzieś tam przyjąłem. Ja nie przedłużam, zapraszam Was do materiału z produkowania tejże hodowli. Produkowanie to złe słowo, z przeniesienia tej hodowli. I ruszamy, moi drodzy, z materiałem. Zapomniałem wspomnieć jeszcze o siatce, którą wyłożymy sobie na początek dno i ściany tego pojemnika, żeby ewentualnie mieszkańcy nam nie pouciekali przez zrobione otwory. Także działamy. Poodmierzam sobie najpierw tylko ciach. To jest rzep do siatki, zwykła siatka na okno, jeśli chodzi o siatkę na owady, myślę, w zupełności wystarczy. Przykleję sobie te rzepy na ściankach. I do tych rzepów będziemy zakładali siatkę. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało w zamykaniu pojemnika. Nie, także spokojnie może sobie ona wystawać i nie będzie to żaden najmniejszy problem. Tego typu krótkie elementy też poprzyczepiamy, żeby to się nie zmarnowało. Już może nawet nie będę tego odmierzał, bo to bez przesady. Natomiast jednak warto, jeśli chcemy taką hodowlę mieć w domu czy na balkonie, no żeby ten dolot powietrza był jak najlepszy dla tego robaka, no bo wiadomo, nie będzie on żył w swoich naturalnych warunkach, więc tego powietrza zapewnić musimy mu jak najwięcej. Pyk, pyk. Tutaj już mamy, myślę, że jeszcze w
samym narożniku podoklejam takie miejsca. I podoklejam też takie krótkie elementy na górze, żeby jak najlepiej ta siatka się trzymała. I co, wrócimy sobie do materiału, jak już te siatki będą w środku. Dobra, moi drodzy, siatkę mamy już wyłożoną, jak widzicie. Nie jest to siatka wyłożona równo, ponieważ ta siatka też robi swojego rodzaju przestrzeń między dnem a ziemią. Najważniejsze jest to, żeby ta siatka zakrywała nam otwory, dlatego dałem też na tych kanałach po boku. Góry nie będę siatkował, bo nie ma sensu, robak sam w sobie do góry nie pójdzie, a zbiornik też napełniony mniej więcej będzie do 3/4, więc nie ma takiej obawy. Teraz narzucimy sobie trochę ziemi. Po tej ziemi przyjdzie pora na papier, dalsza ziemia, trochę żarcia, ziemia, żarcie i wrzucamy robaczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także zaraz do was wracam, idę po ziemię. Dobra, moi drodzy, nie będziemy tu reklamować konkretnych produktów, bo nie o to tu chodzi. Damy trochę tej ziemi na sam dół. Między innymi też po to, żeby dobić trochę tą siatkę do dna. O. I zrobić kolejną przestrzeń między papierem a ziemią. Teraz przychodzi pora na wyłożenie tego papierem. Zwykłe kartki z drukarki mogą być, może to być tektura. Chodzi o dużą ilość celulozy. Raczej starajmy się unikać wszelkiego rodzaju kartek kolorowych, farbowanych. No chyba, że chcemy mieć ewentualnie świecące robaki. Ale raczej nie chcemy, prawda? Dobra, mamy kartki, kartki poszły nam na dno, zrobiły nam przerwę, można je delikatnie pozaginać. Fajnie tutaj to wszystko sprężynuje, jeśli chodzi o tą siatkę, więc na pewno to raczej nie będzie widoczne, ale widzicie, jaka jest przerwa między... No na pewno to i tak się zmieni, bo za chwilę dojdzie nam do tego ziemia, trochę kawki. Ale kawka dla mnie, nie dla robaków. I lecimy z kolejną warstwą ziemi. Prawda, nie odkurzałem, ale może niekoniecznie muszę nabałaganić tak, żeby było to konieczne. Te grudy sobie delikatnie porozbijam. Może nie do końca, ale będą porozbijane. Dobra, teraz czas na celulozę. Celulozę, namoczone opakowania po jajkach. Chcę to raz, że zwilżyć tym ziemię. A dwa, jest to najważniejszy składnik potrzebny do rozmnażania się czerwonego robaka. Więc nie będę tego żałował. Mam też namoczone białe kartki, więc też na pewno troszkę ich tutaj dorzucę. Dobra, i za chwilę jeszcze dorzucimy tego troszkę więcej. Przysypę niewielką ilością ziemi. Dobra, znowu te duże płaty porozbijam. To już może trochę poodsączam, żeby tego nie było aż tak dużo, jeśli chodzi o wodę, bo nie chcemy robaków w tym
po to opić, ale jednak też utrzymać jakąś wilgotność tego zbiornika. Więc celulozy nie będę im żałował, zważywszy na to, że chcę, żeby one się rozmnażały, było ich dużo. Dobra. Jeszcze trochę tego tutaj jest. Niestety zmuszony byłem nagrywać materiał w domu, jako że pogoda z rana nie zapowiadała się na tak ładną, a przed blokiem raczej nagrywanie takiego materiału no mogłoby budzić delikatne zainteresowanie sąsiadów. Po co mi to, na co mi to, a po co mi ta ciekawość. Teraz nawrzucamy trochę żarła. Wrzucamy żarła, w tym przypadku jest to ziemniak. Jest to ziemniak i jest to jabłko. W pojemniku z robakami jest mniej więcej w granicach chyba 65-70 tych robali. No jest ich całkiem sporo, nie wiem czy będzie to fajnie widać, ale myślę, że tak. O. Jest ich tu dość dużo. Teraz sobie je tutaj częściowo powrzucam. Zasypiemy je kolejną warstwą ziemi. Dobra. Kolejna warstwa ziemi już jest usypana. Pozasłaniam to żarło, pozasłaniam to dobra i pozostaje nam dorzucić naszych mieszkańców, żeby szli dalej w dno pojemnika. Delikatnie też skropię tą ziemię wodą, ponieważ ta woda moczyła się całą noc, czy gazety, kartony moczyły się całą noc, więc na pewno ta celuloza też do tej wody się w jakiś sposób przedostała. Ja nie jestem biologiem, więc nie będę tutaj, dobra, nie za dużo. I w ten oto magiczny sposób przesiedliliśmy moje robaki do dużego zbiornika. Widzimy, jak ładnie się rozchodzą. Nie wiem, czy tutaj będzie on widoczny, ale proszę bardzo. Tutaj kolejny. Częściowo już się porozchodziły, bo minął jakiś czas od zasypania. Też chwilę dałem im na taką swobodę. Zbiornik, jeśli chodzi o wysokość ziemi, być może tej ziemi jeszcze troszkę dorzucę. O, tutaj widać, jak się rozchodzą ładnie w dół. Jak widzicie, ta siatka też zrobiła fajną robotę, jeśli chodzi o ten drenaż powietrzny dookoła. Fajnie to wygląda, jest taka płachta na dole, więc to powietrze na pewno od dołu będzie sobie przechodziło. Za chwilę je przykryję. W tym momencie mamy temperaturę w granicach, powiedzmy, do tych 20 stopni w słońcu, więc nie jest to jakaś mega, mega duża temperatura, więc może na razie na balkon ich wynosić nie będę, no bo raczej w nocy byłoby tam trochę za zimno, bo taka optymalna temperatura, powiedzmy, do tych 18-19 we w miarę wycienionym miejscu powinno to być. Także tak prezentuje się moja hodowla dendrobeny, czyli czerwonego robaka
Oczywiście będę kontrolował ilość pokarmu, będę kontrolował ilość tej celulozy w postaci kartonu, w postaci papieru. Tylko pamiętajmy o tym, żeby nie był to, najlepiej, żeby nie był to karton czy też papier malowany z jakimiś taśmami, z jakąś chemią, no bo po co zatruwać to naturalne środowisko robaka. Na pewno będzie jakiś materiał, jak ta kolonia się rozwija. Ja Wam dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się materiał podobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba i komentarz, co Wy sądzicie o takiej domowej hodowli dendrobeny. Myślę, że to się sprawdzi i fajnie będzie to działało na rybkach. Także ja się z Wami żegnam, robaki się z Wami żegnają. Siema, yo!